Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym filmiku, kolejnym dniu z nami. Mamy 22 sierpnia, niedzielę, ja zaraz wychodzę i właśnie usiadłam, aby się ogarnąć, także teraz widzicie mnie przed, tak wygląda, po makijażu. Jeszcze jeden element bardzo ważny tutaj musi wkroczyć i uwaga, uwaga, no to teraz mamy komplecik, makijaż i okulary. Usta pasują do okularów i to jest moja ulubiona szminka z Fenty Beauty, kolor Unlocked. Pięknie się prezentuje razem z tymi okularami. Chętnie bym do Was więcej pogadała, ale kompletnie nie mam czasu, muszę wychodzić. Odezwę się po drodze, może jak będę czekać na tramwaj, zobaczymy, a póki co zapraszam na ten bardzo intensywny dzień. Myślę, że pełen wzruszeń też. Dowiecie się później czemu. Wychodzę. Lecę. Tak się prezentuje moja cała stylóweczka na dzisiejszy bardzo fajny dzień. Jeżeli chodzi o to, co mam na sobie, to sukienka od Czapy, która niedawno do mnie przyszła i jest genialna, bo to jest, z tego co pamiętam, len, ale nie chcę skłamać. No, materiał pierwsza klasa. Na to mam sweterek z C&A i bardzo lubię ten sweterek, mówię na niego kocysiowy, bo jest takim fajnym kocykiem i moja najlepsza przyjaciółka dokładnie ma taki sam sweterek, więc jak go zakładam, to sobie myślę o niej też ciepło. Dalej, nerka z... Czego to było? Mabibi, nie? Tak, Mabibi. Mabibi, taka skóropodobna. Jest mega pakowna, ja mam tu wszystko, totalnie wszystko. Młotek też? Co? Młotek też? No nie, młotka nie zabrałam wyjątkowo. I co chciałam jeszcze powiedzieć, jest też świetna, bo zapinam ją centralnie do wózka, więc wiem, że jest bezpieczna, że nikt mi nie wyrwie. No. I co jeszcze? Okulary to są Vogue. Czy coś jeszcze? A, paznokcie. Dawno nie robiłam takiego stroju, to takie mam teraz. Wakacyjne. Nadmorskie. Tak. Wiem, że średnio pasują mi do tego różowego looku, ale myślę, że też spoko. Dobra, to ja teraz lecę. Myślę, czy coś jeszcze powinnam powiedzieć a propos stylizacji. Nie. Masz jakiś pomysł? Nie? Chyba wszystko. Wszystko? Wiesz co, szkoda, że nie wzięłaś żadnej biżuterii. Ale wiesz co, ten sweterek jest taki Tak, ma wzorki. Tak. I stwierdziłam, że wystarczy. Także jedyna biżuteria to oczywiście obrączka, a ja już lecę, bo już jestem ciut spóźniona, a muszę jeszcze dojechać do tramwaju. Także taki oto strój dnia. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Idę właśnie na tramwaj i powiem Wam szczerze, że dobrze, że założyłam sweterek, bo wcale tak ciepło nie jest, nawet się obawiam, czy przypadkiem coś nie spadnie z nieba. Niedobrze, niedobrze, bo nie zabrałam parasolki. Zresztą nawet jakbym zabrała, to nie miałabym jej jak trzymać, bo generalnie to jest dla mnie ogromny problem, jeżeli chodzi o trzymanie parasolki. Ale w nowym wózku już tego problemu nie będzie, bo będę miała specjalny uchwyt do parasolki, także mega się z tego powodu cieszę. Teraz idę na tramwaj, mam jeszcze kawałeczek. Niestety teraz mamy małe utrudnienia w komunikacji miejskiej, ale przynajmniej mam codziennie spacerki, także tak to się prezentuje. Lecę, lecę. Ale teraz piękne słońce wyszło. Może nie będzie tego deszczu? Może się jakoś rozetrze? Zobaczymy. Tak sobie teraz uświadomiłam, że jak oglądacie tego vloga, to my jesteśmy nad morzem i też nagrywamy vloga, także po naszym powrocie czekajcie na nadmorski klimat. A póki co dzisiaj typowo warszawski klimat będzie u mnie. Nie pokazałam dzisiaj ani Angie, ani śniadania, bo od rana to wszystko było takie, wiecie, na szybko i śniadanie
pewnie też było na szybko, czyli kanapka w trakcie makijażu, ale resztę dnia będzie trochę spokojniejsza, wolniejsza, choć intensywna emocjonalnie, później zobaczycie dlaczego. A teraz wsiadam do tramwaju. Jestem na metrze Młociny i idę do Galerii Młociny. Co prawda dzisiaj jest niedziela i to nie jest niedziela handlowa, ale w Galerii Młociny dzisiaj są organizowane targi pupila. A jak wiecie, ja mam w domu pupila i miałam właśnie zamawiać przysmaki z firmy Samo Mięso, o których już Wam mówiłam na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie widzieliście filmiku Psie Sprawy o tym, co polecam, co podajemy i jakie smaki naprawdę warto podawać pieskowi, przynajmniej Angie tak uważa, no to zobaczycie wszystko. I właśnie miałam zamawiać Samo Mięso, żwacze, szprotki. Okazało się, że Samo Mięso wystawia się dzisiaj w Galerii Młociny na targach pupila, więc jadę osobiście zakupić to, co nam zabrakło i przy okazji poznać twórców tych pyszności, bo to jest mała polska manufaktura i wiem, że wszystko, co robią, robią z takim ogromnym sercem, także idę poznać, no i zrobić zapasy, bo skończyło się co nieco. Także jak wrócę, to Angie będzie zachwycona. Lecę. Jednej rzeczy tylko nie sprawdziłam, gdzie dokładnie te targi się odbywają. Czy na zewnątrz, czy w środku. Także zaraz będę szukać. Bardzo dobrze, że galeria jest zamknięta, to nie będę się krzątać po sklepach, tylko konkretne zakupy zrobię. A potem jadę na bardzo wyjątkową uroczystość i no właśnie tam będzie dużo emocji. Dzisiaj bardzo mi skrzypi koło. Nie wiem, czy to będziecie słyszeć, ale jak jadę trochę szybciej, to no skrzypi konkretnie. Mam nadzieję, że to nie zwiastuje nic dobrego, no bo za kilka dni wyjeżdżamy nad morze, a nowy wózek ma być tak na początku września, połowa września, o ile nie będzie żadnych opóźnień i awarii logistycznych. Trzymajmy kciuki, żeby wszystko się udało. Zobaczcie, jaka ta galeria jest wielka. Ogromna. No, także pędzę i zaraz Wam wszystko pokażę. O, widzę, że już pupile tutaj się zebrały, więc chyba idę w dobrą stronę. Na środku wszystko się odbywa. Zobaczcie, ile piesków. Żałuję, że Angie nie pojechała z nami, ale no troszkę zaspaliśmy i Bartek był w mocnym niedoczasie. Także o matko, ile tu jest piękności. Tak. Wszystko totalnie. Wszystko. O, wow. Jaki szczęśliwy piesek. No dobra, to ja szukam. Markę, która mnie interesuje. Mam oczopląs, naprawdę. Oczopląs. Wow. Nie no, ja zdecydowanie nie przygotowałam się na aż taką atrakcję. Dzień dobry. Dobry.
wszystko tu jest. Dobra. Ale jeszcze nie znalazłam celu, czyli samo mięso. Matku, ileż tu jest wszystkiego. Staram się nie pokazywać ludzi, tylko asortyment, ale to nie jest łatwe, uwierzcie mi. Szukam, szukam, szukam i nadal nie widzę. A wiem, że na pewno są. Ile piesków. No dobra, gdzie jest samo mięso? Chyba, że ja ślepa jestem i nie widzę. O, chyba już widzę. Charakterystyczne torby. Tak, tutaj samo mięso. Zobaczcie, tutaj takie różne przysmaki. Ja głównie przyszłam po żwacze, baranie i szprotki. Ale kto wie, może coś jeszcze dziabnie. Nie. Słodziaczek, no żałuję, że Angie nie zabrałam, bo ona byłaby w siódmym. Nie wiem. Dobra, a teraz ja porobię jakieś zakupy, rozejrzę się, zobaczymy. Nadal jestem na targach dla pupila i jak widzicie, robi się tu gęsto. Nie tylko dwunożnych, ale też czteronożnych. Zrobiłam zapasy z najlepszej marki smaczków, jaka może być, czyli samo mięso. A oprócz tego kupiłam w fulminatorze urządzenie, które jest taką rolką do ubrań, do kanapy. No w zasadzie taka jak rolka wielokrotnego użytku. Potem wam w domu pokażę, ale jestem zachwycona tym urządzeniem. Także kupiłam i będziemy testować. Jestem bardzo ciekawa, jak się sprawdzi. Czekajcie, ja podejdę. Przepraszam. Zapraszamy, można próbować. Mamy mogą. Właśnie, o, pan tu pokazuje. Pokażę panu, jak to działa, bo oczywiście nagrywam o tym. Pokażę, jak to działa. Tutaj wyjmuję podszerstek, który wcześniej był wycesany z różnych piesków. Aha. Tutaj mamy roleczkę, materiał taki jak w elektroszokach, w odkurzaczach, dedykowany właśnie do tego typu zabrudzeń. Przejeżdżamy raz, wszystko się tutaj ładnie zaczepia. Przekręcamy, tu jest czysto i cały ten podszerstek zebrany znajduje się tutaj w pojemniku, który można łatwo opróżnić. I jeszcze raz przejeżdżamy i spodnie są czyściutkie. I tak naprawdę do materiału, do ubrań, do tapicerki samochodowej, do kanapy, do wszystkiego. Wielorazowego użytku. Kupiłam i będziemy testować. Dam wam znać, jak się sprawdza. A tutaj oprócz tego wszystkiego różne szczotki i narzędzia do pielęgnacji sierści. Przed chwilą rozmawiałam z Bartkiem, powiedział mu, ponagrywaj, pokaż mi, jak to wygląda. No to kochanie, dla ciebie i dla moich widzów, zobaczcie, jak to wygląda. No, pełno piesku, cudaczków, pięknych. Do tego zaangażowani, kochani właściciele, pełno różnych akcesorii do samochodu, zabawki, różne rzeczy. I słuchajcie, jest teraz godzina 12, targi są od 11 do 17. I muszę wam powiedzieć, że to, co się tu dzieje, jeżeli oczywiście jesteście psiarzami, no to bylibyście tutaj w siódmym niebie. Ja jeszcze szukam i się zastanawiam, czy znajdę. Chcę kupić taką opłatkę na książeczkę zdrowia dla pieska. Zobaczymy, czy się uda. Zobaczcie, to są takie maty rękowe. Ale cudne. Angie ma taką matę węchową i bardzo, bardzo lubi. O, a tu są takie kule.
może taką kulę dla Angie kupię. No, także dużo, dużo dobroci. Wow, naprawdę jest tego wszystkiego ogrom. I oczywiście oprócz zabawek i różnych akcesorii to jedzenie, przysmaki, różne legowiska, no cudne rzeczy. Naprawdę, jeżeli macie psa, to koniecznie wybierzcie się na takie psie targi. Zrobiło się turbo późno, bo jest za 21. Przepadłam na tych targach, a przyjechałam tylko po smaczki z samo mięso, a wyjechałam z kilkoma torbami różnych cudowności dla Angie. Wszystko wam pokażę, jak wrócimy, raczej jak ja wrócę, jak wrócimy razem, wiecie, ja i wy do domu. A teraz lecę, mam dosłownie 20 minut, aby gdzieś dotrzeć. No i to jest niezwykły challenge, powiem wam szczerze, bo czasu mam niewiele, prawda? A muszę dojechać, no, kawałek. Także lecę na tramwaj i zaraz wam pokażę, gdzie lecę i po co lecę. A te targi, no to super były. Miałam wsiąść całkiem inny tramwaj, ale mam go za 11 minut, więc wsiadłam w 33, mój taki sentymentalny tramwaj, w którym zawsze jeździłam do naszego starego mieszkania. I właśnie z Alei Reymonta będę na piechotę szła do celu. Także mam jeszcze spacer, ale zdecydowanie będę szybciej niż bym czekała te 11 minut na tamten tramwaj. Także jadę i zaraz wam opowiem, gdzie jadę i po co jadę. No i lecę. I powiem wam, że jestem w niedoczasie. A tutaj piękne bielany, zielone bielany. I skrzyżowanie, którego bardzo nie lubię, bo tutaj bardzo szybko się zmieniają światła. Także jak się pojawi zielone, to na pełnej petardzie do przodu. No i muszę dojść do prawie przystanku Konrada, także mam kawałek do przejścia, szczerze mówiąc. No, ale mam nadzieję, że tak bardzo się nie spóźnię. O 13 powinnam być na miejscu, a mamy tak za 5:13. Lecę. Jestem już całkiem niedaleko. Choć szczerze mówiąc, się zastanawiam, czy się nie pogubiłam. Ja i moja orientacja w terenie to jest mistrzostwo. Tak. Ale chyba nie, chyba idę dobrze. To powiem wam, gdzie idę i po co idę, bo nie wiem, czy potem będę miała chwilę, żeby pogadać, bo pokazać wam to pokażę na 100%. Idę właśnie do kawiarni Słodki Karmel, gdzie odbędzie się baby shower mojej siostry, bo jak wiecie, mówiłam gdzieś tam chyba na Instastory, moja siostra jest właśnie w zaawansowanej ciąży, będzie miała córeczkę i dzisiaj będziemy świętować ten piękny moment, jaki za chwilkę się wydarzy. Będę po raz trzeci ciocią, z czego bardzo, bardzo się cieszę. Tym bardziej, że wiem o tym, jaka to jest wielka radość i wyczekiwane szczęście przez moją siostrę. A do Słodkiego Karmelu idziemy dlatego, widzę już, wiem, że dobrze jestem, bo to jest genialna kawiarnia. Byłam tam już kilka razy i wiem o tym, że nie tylko tam jest pięknie, ale też pysznie. Dlatego postanowiłyśmy zrobić tam baby shower. No,
i pokażę wam co nieco. Nie wiem jak dużo będę mogła, ale pokażę, bo pięknie. Pięknie będzie i na pewno radośnie. Och. Tutaj są takie super ogródki. A tutaj coś bardzo instagramowego, czyli skrzydła. Takie ala anielskie. No i wchodzimy do środka. Piesek zmęczony po spacerze. Mamy godzinę 14:30 i chyba czas najwyższy na obiadek, co? Angie? Chcesz papu? Chyba tak. Zaraz dostaniesz. Co wybierasz? Matę czy kocyk? Chyba dzisiaj kocyk damy, co? Bierzemy pojemniczek. Wagę włączamy. I 85 gram. Jest, no, 86. Dostanie z górką. Głodny piesek jest. Mamy kocyk przygotowany. Wysypujemy karmy trochę na warstwę i składamy na pół. Jedną ręką to może być trochę trudne, no ale jakoś damy radę. I mamy znowu trochę karmy i znowu na pół. Angie lubi takie zabawy z jedzeniem, a poza tym to rozwija jej umiejętności. Znowu trochę karmy i w trójkącik. Trochę karmy i w trójkącik. Pyk i na samą górę. Trochę jak naleśnik wygląda. No, masz. Proszę. Dobry piesek. Smacznego. Ja właśnie wyszłam z baby shower. Mamy godzinę 16:00. Zbieram się do domu. Było przeuroczo. Było przepysznie. Bardzo serdecznie wam polecam słodki karmel do organizowania wszelkich imprez, ale też by wyskoczyć na przepyszną kawę, ciacho, niesamowity klimacik i jakość wszystkiego, co dostajecie na talerzyku, także bardzo, bardzo serdecznie wam polecam.
A ja teraz wracam do domu. Oczywiście wiozę coś pysznego dla Bartka, bo troszeczkę rzeczy zostało. Także nie marynujemy, tylko zabieramy do domu. I co? I teraz będzie więcej odpoczynku. No i wreszcie spędzę czas z Angie, bo cały dzień w zasadzie byłam poza domem i już się stęskniłam. Swoją drogą ciekawa jestem, jak my przeżyjemy wyjazd nad morze. No, trochę nas nie będzie. Angie co prawda będzie z Edytą, czyli behawiorystką. Także wiem o tym, że będzie szczęśliwa, bezpieczna i w najlepszych rękach. Także o to się nie martwię. Bardziej się martwię o to, jak my sobie poradzimy z tęsknotą i jak ona sobie poradzi. Czy będzie tęskniła i no... Tak, o to się troszeczkę obawiam, ale myślę, że będzie dobrze, tego się trzymam. Odezwę się po drodze, bo teraz już chcę polecieć na tramwaj i znaleźć się w domu. Wysiadłam właśnie z tramwaju i powiem wam, że zrobiło się tak ciepło, że zrzuciłam sweterek i jest mi nadal za ciepło, ale fajnie, cieszę się. Bo rano było tak. Swoją drogą czuję już, że jestem trochę rozmadzana i dobrze by było, gdybym się przytulowała. Także zaraz to zrobię w domu. A w domu to pewnie zmyję po prostu makijaż i zobaczycie mnie potem już taką sutę. No, a teraz spacerek. I bardzo lubię ten spacerek od tramwaju do domu. Choć fajnie by było, gdyby już te remonty się skończyły i by można było tak normalnie wsiąść do tramwaju szybko, ale nie narzekam, mogło być gorzej. Także idę sobie do domku, Bartek z Angie czekają i będzie już tak na spokojnie. No dobra, moi drodzy, zrobimy haul zakupowy z targów dla pupila. Jak widać tutaj pupil, no tak, interesuje się bardzo, bo czuję, że to są pyszne rzeczy. Zaraz, Angie, dostaniesz. A teraz poproszę mojego asystenta o pomoc. Tak. W skarbie. Jestem. To może najpierw to białe pudełeczko, poproszę. To białe pudełeczko. Tak, słuchajcie, no nie mogłam się powstrzymać. Jak to zobaczyłam, to po prostu przypadłam. Bartek powie, ojeju, kolejny kubek. Tak. Także... Karguś! Pembrokowe, lowe! Jak zobaczyłam, to musiałam. Po prostu piękny musiałam. Jest. No, wybaczasz piękny mi, prawda? Tak, no. Wybaczam. Także... Angie, oficjalnie prezentuję ci twój pierwszy kubeczek. Znaczy będzie bardziej nasz. Tak. Także taki piękny kubek i można myć w zmywalce. Także dobrze. Super. No i ta marka robi z różnymi rasami, różnymi napisami. Mieli też takie super plakietki na drzwi i na zamówienie można zamówić, tak, bardzo logiczne, tak. Można zamówić personalizowane wycieraczki. Z psem i oni to ręcznie malują, więc mogą na przykład namalować Angie. Tak, dobra, słuchajcie, także najpierw taki gadżet. Druga rzecz to drugi gadżet, który wam w sumie już pokazywałam na targach, jak to działa. Zaraz Bartkowi wytłumaczę, jak to działa. Z marki Furminator, taka rolka do sierści, z ubrań, z kanapy. No do zbierania, tak, sierści. Ale to jest super, bo już można zapomnieć z tymi takimi jednorazowymi rolkami. I wypróbujemy. No i marka Furminator była z przepięknym labradorem, który, że tak powiem, był
ich twarzą i no słodziak był, słodziak, także kupiłam, będę testować. Kolejna rzecz, jaką tu mamy, bo Angie już po prostu to tutaj... To przysmaki? Tak, przysmaki kupiłam z marki Moments. I tutaj taka paczuszka 8 zł dla malucha. Wiedziałam, że spróbuję coś z tej marki, bo nic nie mieliśmy z tych smaczków. Zobaczymy. Kolejna rzecz, w zasadzie to dostałam, słuchajcie, bo pan częstował tymi smaczkami, a ja powiedziałam, no szkoda, że Angie nie ma tutaj, to by spróbowała, a pan powiedział, to proszę bardzo, niech spróbuję w domu i dostałam całą taką paczuszkę, to jest Monty. Kurczak tak. I to jest jakiś taki smak bogaty w, no jak znaczy coś... nie smak, tylko smaczek. Smaczek bogaty w wapń. Tak, i to jest smaczek, który jest podobno bardzo dobrej jakości z kurczakiem, takim bardzo eko, więc nie będzie uczulać. Zobaczymy, jak to będzie, ale będę testować, no bo tej marki nie znamy i no zobaczymy. No, pieski się zajadały tam na miejscu tymi smaczkami. W ogóle powiem ci, Bartek, że jakby Angie tam pojechała, to by naprawdę się najadła, bo tam przy każdym stoisku w zasadzie pieski się częstowały, czym można. Teraz marka Samo Mięso i kupiłam dwa razy to samo, ale pokaż, bo tutaj nie widać, co ty robisz. A czemu? Asystencie mój. Czemu kupiłaś dwa razy zaraz to samo? Zaraz wytłumaczę. Słuchajcie, kupiłam żwacze baranie tak. I szprotki, ale pokaż tak, żeby było widać, co? Dlaczego kupiłam dwa razy takie samo? Dlatego, bo chcę po jednej paczce dać do Edyty na wyjazd, żeby nie otwierać tych paczek w domu, a drugie paczki, żeby były już w domu. I tak, żwacze baranie, 200 gram. I szprotki bałtyckie też 200. Myślałam, że uda mi się kupić setki, ale na targi nie wzięli setek. Także, no. Także wzięłam po 200. Będzie większy zapas. Dokładnie tak. Także tak. No i tak naprawdę dla tej marki pojechałam na targi. I nie żałuję, bo była tam niesamowita atmosfera i jakbym mogła, to bym wszystkie pieski tam wycałowała, wygłaskała. No. Także, a teraz zaprezentuję Bartkowi, jak działa ten fulminator rolka. Wielkie podsumowanie zakupów. Tak, tak się prezentują moje łupy. Jak widzicie, nie puszczę, no powiedz Bartek, tak uczciwie. Nie no nie poszalałaś, przepraszam bardzo. No, tak rozsądnie. No, no tak. Powiedz, no. W miarę. Choć powiem, korciło mnie. To było tyle zabawek, tyle rzeczy, że hej, hej, że ho. Także, dobra, słuchajcie, to ja teraz Bartkowi pokażę, co i jak. A co ty tutaj bierzesz? Angie już się nie może doczekać. Tak, zaraz dostaniesz. Zaraz coś dostaniesz. Proteczkę dostaniesz. Tak, Angie? Zaraz coś dostaniesz. No, także wracam do was za chwilkę. No dobrze, to co? Kto był grzecznym pieskiem? Kto był grzecznym pieskiem? No oczywiście, Angie. Chcesz? Angie, proteczka, tak, proteczka. Masz. Ale pyszna, ale śmierdzi. Ale pyszna, tak? Uch. No. Naprawdę, to jest najlepszy przysmak. Suszona szproteczka, albo tam był śledzik, nie? Tak, śledzik też jest. No. Ale muszę ci powiedzieć, no. Że przy tej szafce, w którym mamy smaczki, no. No to już jest taki zapach, że ja wiem. Trzeba coś z tym zrobić. Jak obserwujecie Angie na Instagramie, bo Angie ma swój profil, moi drodzy, to możecie zobaczyć, jak Angie wskakuje na dwie łapki przy szafce i próbuje tam coś wyniuchać. Sięgać, tak. Dobrze, że jeszcze nie umie otwierać tych szafek i mam nadzieję, że się nie nauczy. Sobie, słuchajcie, siedzimy na balkoniku. Trójkę, tak?
się trapię Angie tutaj z tobą. Ojojku, jak się młotka drze. No i pokaż jeszcze widok. Idzie trochę pomocyła sukienkę. Tak? Ojej. Tak. Zaraz pójdziemy na spacer, żeby nie było, że się ścigałam. Ja proponuję, żebyś odłożył nagrywanie i głaskał. To ty głaszczysz przecież. Ale ja nie sięgam do brzuszka, a brzuszek najbardziej lubimy głaskać, tak? O, jak mi dobrze. Jak mi dobrze. Tak mi dobrze, tak mnie lub. Tak? Pęciulka? Nasze słoneczko. No, chyba wszystkie pieski lubią po brzuszku. Nie wiem, czy wszystkie. Wiem, że nasze lubi. Wiem, że nasze lubi. I dajcie koniec mi znać, czy wasze pieski lubią po brzuszku. Ojejku, co to za kichadełko? No, także my sobie chwilę tu siedzimy. Chillujemy. I tak za pół godzinki idziemy na spacerek, tak? Ale nie wiem, która jest godzina. 19. Więc... No to coś koło tego. Indziulka? My nadal na balkonie, choć zaraz się stąd zbieramy. I idziemy na spacerek z Angie, bo już jest 20, także będziemy się też niedługo zbierać spać. Jutro poniedziałek, nowy tydzień, praca, obowiązki, ale tak sobie prawie leżę, patrzę w niebo. O! Kto tu przyszedł? Kto tu przyszedł? I co, misiu? Co, kochanie? I powiem wam, że to był dobry dzień i ostatnie tygodnie są dla mnie naprawdę dobre, przepełnione spokojem, dobrymi decyzjami, cudownymi ludźmi i taką niesamowitą dawką wdzięczności za to, jakie mam dobre życie. I ja wiem o tym, że to jest mało popularne, by mówić, że się ma dobre życie albo chwalić swoje życie. Wielu jest głupio chwalić swoje życie, bo jest tyle dookoła cierpienia. Na świecie dzieją się okropne rzeczy, więc głupio jest mówić, że coś jest super, ale warto jest doceniać, powiem wam szczerze. I wiem, że zawsze się chce więcej. Więcej, lepiej, mocniej, intensywniej. A ja wręcz przeciwnie. Ja chcę, żeby było tak jak teraz. I chcę, żeby moje życie po prostu się nie zmieniło. Oczywiście codziennie nad tym pracuję, codziennie walczę, żeby budzić się z wdzięcznością i nadzieją, no ale też i spać z wdzięcznością i takim poczuciem, że to był dobry dzień, nawet jeżeli był mniej dobry od poprzedniego, to warto doceniać. I ja dzisiaj tak patrząc w chmury, bardzo doceniam. Ale w ogóle tą moją kluskę to doceniam turbo. Dobra, idziemy, bo chyba już chce iść. Jesteśmy na spacerku i zobaczcie, to jest ostatnio ulubiona zabawa Angie. Gonitwa za patykiem. Tylko jeszcze nie potrafi go przynieść. Chociaż... Angie, przynieś! Chodź tutaj. No chodź! No chodź z patyczkiem! O! Ma taki patyk specjalny. Chodź tutaj. Chodź. Co ty, myciu? Chodź tutaj.
To jest taki specjalny patyk, nie z drzewa kawowego, a z jakiegoś innego tworzywa. Bezpieczny. Gdzie masz patyczka? Hej! Gdzie ty poszłaś? Zostawiła. Zostawiła? Chodź, rzucimy. W którą stronę? Tutaj? No. Wróciliśmy ze spacerku i powiem wam, że jedyne o czym teraz marzę, to zmycie resztki makijażu i położenie się spać. No i może łyczek ciepłej herbaty. No tak, o herbatce marzę, ale zanim to wszystko, to za chwilę damy małej kolację. I co, tak się prezentował nasz dzisiejszy dzień. Mam nadzieję, że spędziliście go miło z nami. Bardzo dziękujemy, że byliście. Jeżeli filmik wam się podobał, to... dajcie kciuka do góry. Tak. I subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Widzimy się w każdy poniedziałek i w każdy czwartek o godzinie 18. Dziękuję za dziś. Dziękujemy za dziś, tak? Dziękujemy za dziś. Tutaj oczywiście jest set. O! Mordka wam dziękuję też. No, także do zobaczenia w kolejnym naszym dniu z nami i w innych filmach. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa. Ja też się żegnam. Pa, pa.